Dwa budynki przy ulicy Topolowej 19 i 37 w Wałbrzychu zostały wyburzone w ramach przygotowania do budowy obwodnicy zachodniej miasta. Budynki stały na terenie trasy przygotowanej pod budowę zachodniego odcinka obwodnicy Wałbrzycha. Budynek od dłuższego czasu przyciągał złomiarzy i istniało zagrożenie katastrofy budowlanej. Dlatego o wyburzenie posesji prosili pracownicy służb, m.in. z Wałbrzyskiej Straży Pożarnej. Sukcesywnie przygotowujemy się do budowy obwodnicy zachodniej. W związku z tym od kilku miesięcy na terenie Wałbrzycha trwają wyburzenia z tym związane. W tej chwili zostały wyburzone dwie nieruchomości przy ulicy Topolowej numer 19 i 37. To nie jedyne wyburzenia pod budowę obwodnicy zachodniej. Niestety nadal nie wiadomo, kiedy zostaną przekazane środki na realizację tej inwestycji. Porozumienie w sprawie budowy podpisano we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w październiku 2015 roku. Plan zakładał, że budowa rozpocznie się w 2017 roku i pochłonie około 350 milionów złotych.